Rozwiąż równanie. Wartość bezwzględna z 6 minus 1 trzecia x równa się 2. Jeżeli równanie jest tak skonstruowane, że po jednej stronie znajduje się tylko i wyłącznie jedna wartość bezwzględna i w tej wartości bezwzględnej znajduje się nasz x, a po drugiej stronie równania znajduje się tylko i wyłącznie liczba, możemy rozbić to równanie na dwa przypadki. Pierwszy przypadek wygląda tak, że wszystko przepisujemy bez zmian, opuszczamy tylko znak wartości bezwzględnej, czyli dostaniemy 6 minus 1 trzecia x równa się 2. Natomiast drugi przypadek wygląda w ten sposób, że to, co jest w module, przepisujemy bez zmian. Natomiast to, co znajduje się po prawej stronie, przepisujemy ze znakiem przeciwnym. Czyli mamy liczbę 2, więc będzie minus 2. I rozwiązujemy dwa takie równania. Przeniesiemy szóstkę na prawą stronę równania. Tu jest szóstka ze znakiem plus. Po przeniesieniu na prawą stronę znajdzie się ze znakiem minus. Czyli dostaniemy minus 1 trzecia x równa się 2 minus 6. Lewą stronę przepiszemy. Po prawej dostaniemy minus 4. Pozbywamy się tego, co stoi przy x. Między minus 1 trzecią a x jest znak mnożenia, czyli działamy działaniem odwrotnym. Będziemy dzielić przez liczbę minus 1 trzecia. Dzielenie przez minus 1 trzecią to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność tej liczby, czyli przez minus 3. Dostaniemy po lewej stronie x, a po prawej stronie minus razy minus daje plus, 4 razy 3 daje 12. To jest nasze pierwsze rozwiązanie. W drugim równaniu postępujemy podobnie. Przeniesiemy najpierw szóstkę na prawą stronę równania, czyli dostaniemy minus 1 trzecia x, to jest minus 2. Tu była szóstka ze znakiem plus, jak przeniesiemy na prawą stronę, będzie ze znakiem minus. Mamy minus 2 i jeszcze odejmujemy 6, czyli razem mamy minus 8. I ponownie pozbywamy się przy x tej liczby, która stoi przy x, ponieważ między nimi jest mnożenie. Będziemy dzielić przez tą liczbę, ale dzielenie przez minus 1 trzecią to jest to samo, co mnożenie przez minus 3. Dostaniemy x równa się minus razy minus daje plus, 8 razy 3, 24. To jest nasze drugie rozwiązanie. Na koniec możemy zapisać rozwiązanie. Rozwiązaniem są x należące do zbioru. I do naszego zbioru należy liczba 12 i liczba 24.